Dziękujemy, panie ministrze. Myślę tak, że przede wszystkim bardzo panu kibicujemy i myślę, że Mariusz, mówiąc o trosce, mówiąc o tym, że pan jest człowiekiem niezwykle zajętym, rzeczywiście kibicujemy temu, co pan robi. Wiele rzeczy trzeba zrobić. I dziękuję, że pan znalazł czas na rozmowę, ale wiemy też, i to dziennikarze, koledzy nasi podkreślają, że jest pan człowiekiem, który bardzo ceni rozmowę. Lubi pan rozmawiać z ludźmi, ceni pan dialog i umie pan słuchać, co jest rzadką umiejętnością. Bardzo dziękuję. Po pierwsze chciałem podziękować za zaproszenie, bo to duża przyjemność. Tutaj ja powiem szczerze, zawsze Media Express traktowałem, pracując jako pianista, jako taki papierek lakmusowy, co się dzieje w zmianach w systemie ochrony zdrowia. Nadal tam zaglądam, powiem szczerze. I wybiera pan te tematy, które powinien pan szybko zrealizować. Tak. Dobrze, to będziemy zaraz temat drążyć. Ja dotyczą o dialogu, od rozmowy i od tego, że bardzo my, dziennikarze, cenimy sobie tę pana umiejętność rozmowy i chęć do rozmowy. Bo pan zapowiedział taką, mówiąc mocno, narodową debatę na temat zdrowia. Chciałabym pana zapytać, w jakim momencie, bo pan już spotyka się z różnymi środowiskami, grupami, ale w jakim momencie tego dialogu jesteśmy? W jaki sposób pan będzie ustrukturalizowany? Z jakimi grupami pan się będzie spotykał w pierwszej kolejności? Jak będą budowane efekty czy rekomendacje tych spotkań? Gdyby pan przedstawił nam taki plan. Ważnymi. Ogłosimy debatę 5 kwietnia. Przedstawimy wtedy komitet organizacyjny oraz radę programową tej debaty. To nie ja będę się spotykał, to należy podkreślić, bo ja raczej będę słuchał. Tak jak pani powiedziała, minister zdrowia powinien słuchać, czego oczekują od niego wszyscy interesariusze systemu ochrony zdrowia, począwszy od pacjentów, a właściwie począwszy od wszystkich Polaków, którzy no w końcu przecież płacą pieniądze na służbę zdrowia i kontrybuują do tego systemu, w związku z tym trzeba by ich zapytać, czego oni oczekują od tego systemu, pacjentów, bo wszyscy oni też, tak jak ja zawsze mówię, są, będą lub byli pacjentami. A po drugie, wszystkich interesariuszy już konkretnie uczestniczących w tym systemie, czyli pracowników, pracodawców, stronę właścicielską, czyli samorządy, czyli wojewodów, pacjentów, stowarzyszenia pacjenckie, ekspertów, którzy pracują zawodowo, analizując i budując system ochrony zdrowia. W związku z tym chciałbym, żeby naprawdę ta debata, jak będzie się toczyła, to żeby dała rekomendacje, gdzie polski system w polskich warunkach powinien znaleźć się za 10 lat, za 15 lat, za 20 może. Czyli patrzy pan tak daleko. No, wydaje mi się, że mam wrażenie, że troszeczkę Ministerstwo Zdrowia zawsze działało na zasadzie łatania bieżących problemów i to musi robić i to jest ważne, no bo te problemy się rodzą. To jest chyba taki resort i sektor w ogóle, gdzie co chwila coś się pojawia nowego, co chwila trzeba regulować pewne rzeczy, żeby pacjent miał z tego korzyść. Natomiast wydaje się, że troszeczkę gdzieś zgubiliśmy przy tej gonitwie cel, jaki powinniśmy osiągnąć. No przynajmniej ja nie pamiętam, żeby ktoś postawił taki cel, jak powinien system ochrony zdrowia Polski wyglądać za 10 lat. Rozmowy rozpoczynają się 5 kwietnia, potrwają. No, mam nadzieję, że potrwają co najmniej rok. Co najmniej rok. I zakończą się dokumentem. Zakończą się dokumentem, który mam nadzieję będzie już dla kolejnego ministra zdrowia takim wyznacznikiem, czego Polacy oczekują w tym zakresie, gdzie chcielibyśmy dojść. Podpartym rzetelną analizą i ekspercką, ale też podparty analizą badania tak naprawdę opinii Polaków, dlatego że no można wykorzystać narzędzia, te, które mamy dostępne, żeby ten dokument bardzo mocno podbudować. Premier Morawiecki jest pierwszym od długiego czasu premierem, który powiedział bardzo wyraźnie i wszyscy to słyszeliśmy, że zdrowie jest priorytetem, że to jest najważniejsza rzecz, zdrowie Polaków. Powiedział to, wobec tego pozycja ministra zdrowia powinna być najsilniejszą pozycją w rządzie. I zakładamy, że tak jest.
Myślę, że pozycja każdego ministra jest równa w rządzie. Nie ma silniejszych i mniej silnych. Mogą być ważniejsze z punktu widzenia oceny wyborców, oceny Polaków, tematy i obszary, i zagadnienia. Natomiast no, minister ma realizować politykę rządu. Ja realizuję politykę pana premiera Mateusza Morawieckiego. Na szczęście i cieszę się bardzo, że zdrowie jest priorytetem pana premiera, więc próbuję działać tak, jakby ona była priorytetem. To przejdźmy do konkretów. Jakie trzy główne cele postawiliście sobie obaj panowie? Premier Morawiecki i minister zdrowia Łukasz Szumowski. Trzy to byłaby nadmierna skromność, ale i nie da się chyba w trzech celach zawrzeć wszystkich kierunków, które trzeba zrobić. No jeden to jest ten właśnie długoterminowy, czyli debata określająca kierunek zmian w ochronie zdrowia, który powinien być przyjęty i niezależnie tak naprawdę od zmian później realizowany. Drugi to jest umieralność i chorobowość. Tu wiemy to, co pan premier podkreślił w exposé. Kardiologia i onkologia, na to 7 na 10 Polaków umiera. Trzecia rzecz to jest odbiurokratyzowanie tego systemu. Czwarta to jest uszczelnienie w istniejących warunkach finansowych. I piąta to jest wzrost nakładów na ten sektor. I szósta, informatyzacja, która od chyba 20 lat leży. Trzeba podkreślić, bo wzrost nakładów na zdrowie docelowo 6% PKB to jest bardzo dobra wiadomość, ale te wszystkie punkty, które pan wymieniał, wymagają też, jak sądzę, od ministra zdrowia podjęcia pilnych działań, aby te pieniądze nie były zmarnotrawione, bo wskazać możemy bardzo wiele obszarów, gdzie wypływają pieniądze i czy to będzie 6 czy 7, to nadal możemy tą niegospodarnością niestety się pochwalić. Co konkretnego będzie i jakie działania będą podjęte, żeby wykorzystać maksymalnie te pieniądze większe, bo one już są większe? Ja zawsze podkreślam, że nie należy mówić o uszczelnieniu systemu jako o łapaniu za rękę osób nieuczciwych, bo to nie są działania tego typu. Natomiast jednym z takich bardzo dobrych przykładów uszczelnienia systemu są zakupy i przetargi w systemie ochrony zdrowia, dlatego że mamy 70% przetargów w polskim systemie ochrony zdrowia kończy się jedną ofertą. Oznacza to brak konkurencyjności. Takim moim założeniem, które przedstawiałem i panu premierowi, i panu prezesowi, było wprowadzenie zakupów grupowych. Nie należy ich mylić z zakupami centralnymi, bo to nie o to chodzi. Zakupy grupowe są oddolnymi procesami, które się toczą w grupie szpitali. Firmy mogą znaleźć najlepsze rozwiązania dla tych konkretnych szpitali i oszczędności w tego typu działalności, jak mamy z danych z krajów, gdzie to funkcjonuje, to jest rzędu 10-20% na zakupach. Jeżeli w szpitalach onkologiczno-hematologicznych zakupy na leki to jest 70%, 80% kosztów szpitala, to są gigantyczne pieniądze. Panie ministrze, mówiliśmy o dialogu, od tego zaczęliśmy rozmowę. Pan przywiązuje bardzo dużą wagę do dialogu z pacjentami. I znowu tu posłużę się takim przykładem z codziennego dziennikarskiego życia, z konferencji, spotkań, gdzie słyszymy zbyt często, moim zdaniem, w Polsce głos pacjentów, błaganie o nowe terapie, o dostęp do nowoczesnych, innowacyjnych terapii, do sprzętu, do lekarza, do miejsca w szpitalu. To nie jest tak, że nam się to wydaje. To są realne problemy ludzkie, które powinny być załatwione, zwłaszcza, że jak popatrzymy za granicę blisko nas, do sąsiadów, to tam pewne rzeczy są bardzo pięknie rozwiązane. Kiedy pacjenci nie będą traktowani jak petenci w Ministerstwie Zdrowia, tylko jak partnerzy, których głos i zdanie będzie brane pod uwagę? Mam nadzieję, że obecni nie są traktowani jak petenci, bo ja się spotykam z pacjentami, z organizacjami pacjenckimi i próbuję przyjąć pewne postulaty, szczególnie organizacji parasolowych, które dosyć sprawnie funkcjonują, przedstawiają swoje postulaty w bardzo konkretny sposób, konkretnych rozwiązań. Natomiast z drugiej strony wiemy, że jest zjawisko takie, które wymaga racjonalnego wydawania środków na potrzeby pacjentów. I wiemy, że
nie zawsze głos poszczególnych pacjentów jest spójny z tym priorytetem, czyli maksymalnego zabezpieczenia zdrowotnego dla całej populacji. No wiemy, że można na przykład wydać na protonoterapię, która jest świetna, tak, ale mamy też inne metody. Koszt innych metod w porównaniu z protonoterapią, też metod promieniowania i leczenia nowotworów, no jest drastycznie niższy. Protonoterapia jest świetna, tylko w pewnych określonych przypadkach. Wiemy ostatnio z mediów, że była cała burza wokół protonoterapii, że minister zdrowia zakazuje. Z MedExpressu wiemy. I tak dalej. No, też. No musimy też myśleć racjonalnie. Jeżeli sfinansujemy protonoterapię dla wszystkich, to tych pacjentów, których wyleczymy, będzie znacznie mniej niż jeżeli te pieniądze zdywersyfikujemy pomiędzy różne metody. Ale pan, panie ministrze, jest lekarzem, klinicystą, człowiekiem, który przez lata miał ten bardzo bliski kontakt z pacjentem. Dla pana to było bardzo ważne, bo jest pan naukowcem i ma pan ogromne sukcesy również w tej dziedzinie. Ale chcę pana jeszcze zapytać o to, bo tak często brakuje takiej umiejętności u lekarza, komunikacji z pacjentem, takiej umiejętności, żeby ten kontakt był ważny, pełny i sprzyjał terapii. Czy tutaj też jakieś działania państwo będziecie podejmować? Znaczy na pewno będziemy się starali zwiększyć możliwości lekarza, żeby miał czas dla pacjenta. Bo trudno nauczyć kogoś komunikacji, chociaż ja jestem zdania, że nauki humanistyczne powinny być obecne na uniwersytetach medycznych. Natomiast być może egzaminy wstępne powinny być, tak jak w wielu szkołach w Europie Zachodniej i w Stanach, w wielu uniwersytetach, ta umiejętność komunikacji jest jednym z elementów wyboru kandydatów na studia. Ale jednocześnie wiemy, że no, polski lekarz tak naprawdę jest tak obłożony pracą, że jest zmęczony. I nie zawsze ta praca jest pracą, która jest pacjentem. To jest biurokracja, stąd odbiurokratyzowanie, wprowadzenie sekretarki medycznej. Czy na przykład rozmawiamy z panią minister Rafalską na temat tego, czy i zwolnienie mogłaby wypisywać właśnie sekretarka medyczna. No i zwolnienie to jest kolejne uszczelnienie systemu, to są miliardy złotych. A z drugiej strony ono jest potrzebne, ale z drugiej strony wiemy, że ten czas lekarz mógłby poświęcić pacjentowi, a na koniec dnia sekretarka medyczna mogłaby wypisać wszystkie zwolnienia. Panie ministrze, tych zmian i wyzwań przed panem jest bardzo wiele. Ja panu życzę, żeby ta perspektywa 10 lat, bo przygotowujemy dokument na te 10 lat, prawda, naprzód, żeby pan był ministrem zdrowia przez te kolejne lata, Nie chce mi pan powiedzieć, że pan już się zniechęcił. Nie. Broń Boże, ale pałeczkę trzeba przekazywać. Kto to wie, kto będzie ministrem zdrowia. To jeszcze jedno pytanie. Jak chciałby pan być zapamiętany po zakończeniu swoich działań w ministerstwie? Jakieś takie ważna rzecz, którą pan chce bardzo, bardzo, bardzo pilnie załatwić? Ja bym chciał, żeby nie ja był zapamiętany, tylko żeby było zapamiętane to, że system ochrony zdrowia zaczął się stabilizować. I jak ja nie będę pamiętany, a będzie pamiętane to, że w tym okresie zarządu pana premiera Mateusza Morawieckiego system ochrony zdrowia stał się priorytetem dla polityków i zaczął być stabilny i funkcjonować już od tego czasu nieźle, no to będę bardzo szczęśliwy pracując w klinice. Życzę panu tego serdecznie. Dziękujemy bardzo. Panie ministrze. Panie ministrze, to stwierdzenie, że chciałby pan, by zdrowie stało się priorytetem politycznym, to początek bardzo trafnej diagnozy. My panu kibicujemy, cała redakcja MedExpressu, i z tej okazji w ramach narzędzi dobrej diagnozy przekazujemy do tej dobrej diagnozy i wdrożenia dobrej terapii, no, symbol lekarski. Bardzo dziękuję.